Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Te słowo, które przed chwilą słyszałem, bardzo chciałbym sprecyzować to słowo dla mnie, konkretnie dla mojego życia, bo to słowo mówi, że Pan Bóg ukochał nas, ale ja doświadczyłem w swoim życiu, że On ukochał konkretnie mnie. I to słowo jest jakby sensem, który nadaje dzisiaj wszystkiemu, co robię. Przedstawię się może krótko, mam na imię Robert, mam żonę Dobrochnę, mamy 9 dzieci, w tym 2 w niebie. Czekamy na 5 wnuka albo wnuczkę. I to są brawa oczywiście dla mojej żony, żadnego dziecka nie urodziłem, bo nie jestem zdolny do tego, żeby cokolwiek rodzić. Ani miłość, ani dzieci. Generalnie jestem muzykiem, tak zwanym artystą, czyli egoistą, człowiekiem, który wychodzi, występuje, żeby mówili brawo. Więc te brawa dzisiaj chciałbym wszystkie, które dostałem kiedykolwiek i dostanę, oddać Chrystusowi. Dlatego, że uświadomiłem sobie niedawno, że nic innego nie mogę mu dać oprócz grzechów. Nie mam nic dla niego. To dla Ciebie, Panie Jezu. Moje życie, mam powiedzieć w 4 minuty, całe moje życie. Ono jest pełne cudów. Pochodzę z rodziny, gdzie nie widziałem, że mój tata i moja mama modlą się razem. Były takie momenty, kiedy było Boże Narodzenie. Widziałem, że była modlitwa Ojcze Nasz. Ale generalnie o to, żebym był ochrzczony, zadbała moja babcia. Moja kochana babcia Elżbieta, która w Mysłowicach pewnego dnia powiedziała: trzeba ochrzcić dziecko. I byłem ochrzczony 16 maja 68 roku, miesiąc po urodzeniu. I w sumie nic się nie wydarzyło. Mieszkałem z rodzicami, z moją siostrą. Nie chodziliśmy do kościoła. Oczywiście jak babcia przyjeżdżała ze Śląska, to trzeba było iść. Ale generalnie nie miałem żadnego przygotowania do tego, żeby świadomie, nawet jako dziecko, uczestniczyć we mszy. Jakimś cudem dotarłem do pierwszej komunii świętej, ale potem zainteresowała mnie piłka ręczna i właściwie interesowałem się sportem, muzyką. A Pan Bóg był kimś dla mnie takim dalekim, obojętnym, ale na pewno dbającym o tych, którzy są dobrzy, mili, sympatyczni i kochani. Ja byłem łobuz. Znaczy byłem, jestem. Dziadek łobuz. I w pewnym momencie swojego życia z moją dziewczyną postanowiliśmy, że będziemy tworzyć małżeństwo. Małżeństwo moich rodziców się rozpadło. Małżeństwo mojej dziewczyny, rodziców mojej dziewczyny też się rozpadło. I my z takich domów rozbitych chcieliśmy być ze sobą na zawsze. Ja nie chciałem jej nigdy zostawić. Ale jak to zrobić, skoro naokoło nie było jakby przykładu? I wtedy moja żona, wtedy jeszcze dziewczyna, wpadła na pomysł, a może ślub kościelny. I od tego momentu się wiele w moim życiu zmieniło. Dlatego, że wpadłem w ręce niesamowitych duszpasterzy. Ksiądz Marcin Węcławski przygotowywał mnie do bierzmowania jako 20-latka. Zachęcił mnie tą historią zbawienia, mówiąc, że może być to moja historia również. Jako 20-latek pamiętam, w katedrze poznańskiej byłem bierzmowany. Pośród takiej młodzieży. Potem 13 grudnia nieprzypadkowo wybraliśmy tą datę z żoną. Mieliśmy sakrament małżeństwa. W tamtym czasie jedynym moim zmartwieniem było to, żeby w odpowiednim momencie na mszy wstać, uklęknąć. No bo jako człowiek, który jest poza kościołem, nie widziałem nic. Ale ten sakrament był skuteczny. Mimo mojej nieświadomości i mojego kompletnie braku wiary, wiedzy, doświadczenia. I potem ta historia cały czas nabierała tempa. Spotkaliśmy niesamowitych ojców zmartwychwstańców na Wildzie w Poznaniu, którzy nam pomagali. I tak 5 lat jakoś nam się udało przeżyć. Jedno dziecko, drugie dziecko, mój Boże, trzecie dziecko. Myślałem, że to już wystarczy.
Ja miałem dojrzałość tylko, żeby grać na gitarę. Nie miałem. Mówię, jak to być ojcem? Jak być, jak ich wychować? I skończyło się to tak, że czwarte dziecko, które Pan Bóg nam podarował, zabrał bardzo szybko do siebie, a ja w dużym pokoju w domu leżałem na dywanie i modliłem się w specyficzny sposób, bo klełem i na końcu mówiłem amen. Czułem się winny, że może nie byłem gotowy mieć kolejnego dziecka. Czułem się zagrożony. I kiedy ono odeszło, to postanowiłem, że już nigdy nie będę bał się dzieci. I Pan Bóg był wierny, jak zwykle się nie zniechęcił. Dawał nam kolejne dzieci. I był taki moment w moim życiu. Nie przeleżałem grypy, bo nie ma czasu chorować. Trzeba na te dzieci jakoś pracować, grać, koncerty. I bardzo szybko moje serce okazało się do wymiany. Trafiłem na stół operacyjny, jedna operacja nieudana, druga. Do dzisiaj mi tika taka bomba zegarowa, zastawka w sercu. I ją słyszę, jak jestem w ciszy, rano, wieczorem, to słyszę, jak ona tika. I każde jej tiknięcie to jest takie podziękowanie Panu Bogu, że przedłużył mi to życie, bo mogłem widzieć kolejne dzieci, które się rodzą. Ale po tej operacji to nieprawda, co piszą media, słuchajcie. Ja wcale po operacji się nie nawróciłem. Powiem więcej. Zakazałem się w domu modlić. Nie chciałem chodzić na żadną Eucharystię, na mszę. Powiedziałem dosyć. Jeśli Bóg istnieje, to dlaczego mi to zrobił? Nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie zdradziłem. Wtedy tak mi się wydawało przynajmniej. I na szczęście przyszedł mój przyjaciel kiedyś do mnie, który się przeprowadził do Poznania, zaprosił mnie. Myślałem, że mnie zaprasza do swojego zespołu Armia, że będę mógł z nim grał. Mówię, super, dobrochta, chyba będę grał w Armii, mówiłem do mojej żony. A on mówi, słuchaj, zapraszam cię na katechezę. Żeby nie robić mu przykrości, poszedłem na tą katechezę, a byłem zbuntowany wtedy po tych operacjach. I usłyszałem dobrą nowinę dla mojego życia. Że moje życie może się naprawdę zmienić. Że może być tą historią zbawienia i trwać. Że ta historia kończy się w niebie. Już na następną katechezę poszedłem z własnej nieprzymuszonej woli. I tak 21 lat temu, jak dostaliśmy ogromną pomoc w parafii Najświętszego Zbawiciela na Fredry, gdzie wstąpiliśmy do wspólnoty. I te 21 lat było mi potrzebne, żeby nauczyć się, czym był w moim życiu chrzest. Czym jest Eucharystia, czym jest posłuszeństwo, czym jest Słowo Boga dla mnie konkretnie na dzisiaj. Bo Bóg tak mnie ukochał, że zesłał Chrystusa, żeby za mnie umarł, za mnie i zmartwychwstał, żeby mógł żyć wiecznie. Dzisiaj, kiedy tutaj stoję, widzę tam mojego syna, widzę braci ze wspólnot, chcę podziękować Bogu, ale też naszym duszpasterzom, naszemu arcybiskupowi, księdzu Jackowi Stępczakowi, naszemu prezbiterowi z naszej wspólnoty, bo oni mi zawsze pomagali. Bóg zawsze mi pomagał przez wspólnotę, przez księży. I jestem uratowany. Dzisiaj mogę siedzieć już z perspektywy czasu, Panie Jezu. Nasza wspólnota niedługo ma wyznawać wiarę. To znaczy, będę mógł po 21 latach stanąć. Szkoda, że tu nie ma krzyża, tylko statyw. A może to jest mój krzyż życiowy. Że będę mógł powiedzieć, że wierzę w Boga. Dlatego, że widziałem fakty w moim życiu. Że moja najstarsza córka wyszła z raka. Miała nie żyć, a żyje. Miała nie mieć dzieci, czekamy na czwartego. Że ta Arka Noego się pojawiła. Że mogłem słuchać tych piosenek dziecięcych i się nawracać nawet przy nich. Że mogę być święty, a chciałem być muzykiem. Dzisiaj będziemy z Arką śpiewać jeszcze jedną piosenkę. Nie boję się, gdy ciemno jest. W moim życiu wiele razy jest ciemno. Bo kiedy artysta schodzi ze sceny, jest sam, mimo że go otacza rodzina, wspólnota, dzieci, jest sam. Wraca do prawdziwej rzeczywistości, tak jak wielu z was żyje. Gdzie się rano budzisz, modlisz, idziesz do pracy, nic się nie dzieje. A tutaj emocje, scena. I ja potrzebuję w tej samotności spotkać Chrystusa i w tych ciemnościach Go spotkać, trzymać Go za rękę. Dlatego z Arką będziemy jeszcze śpiewać. Nie boję się, nawet gdy jest ciemno, bo Ty, Ojcze, prowadzisz mnie za rękę. I obym Cię nigdy nie puścił. Amen.